Pewnie, że tak. Na symulacji jest najlepiej. No, symulacja to jest masakra. Będę lamił oczywiście, jak zawsze. Spoko jak tam. Mówi. Grzecho nie ma modru... Jak nie ma modru? Specjalnie sobie kupił, żeby ze mną grać. I co? A ta gra nie ma prawie wymagań, to wiesz. Mimo by odpaliło na jego kompie. Dobra, co my tu robimy? Bagażnik dachowy, koło zapasowe. Materiały do naprawy. Co? A w środku, zobacz. Reflektory, ale beka. Zderzak z przodu, reflektory. Bagażnik dachowy, no cały zestaw mamy tutaj. Ja nie wiem, no jestem taki najarany tą grą, że chyba z dzisiaj ze dwie mapki zrobimy, Pączek, jak masz czas. O, bo wiem, że nie miałeś dzisiaj dwie gry. Ale widzę, że dzisiaj tylko i wyłącznie będzie Mad Runners. Widzę, że tak no, jesteś... Ja nie lubię tak na dwie gry się zawsze dzielić, wiesz? Lubię robić streama z jednej gry. No czasami robię jakieś tam wyjątki. Dobra, Pączek, masz podzielimy się zadaniami. Wyobraź sobie, że ja będę szefem. I będę mówił, co kto ma robić. Więc tak. Więc jeśli oczywiście pozwolisz, tak, bo ja nie wiem tam, jak ty się zgodzisz na taki podział. To jest twój serwer, twój kanał, ty rządzisz. Nieważne, ale ty jesteś tak samo ważny tutaj jak ja, to nie ma znaczenia. Jesteś taką samą ważną osobą jak ja. Dobra, ja słuchaj. Słuchaj, zrobimy tak, ja odkrywam tereny, odkrywam pojazdy, odkrywam te dziwne tutaj rzeczy, które trzeba przeszukać, nie wiem co to jest. A ty... W sumie możesz mi pomóc, bo jest trochę tutaj odkrywania. Wcześniej mieliśmy jeszcze jedną osobę Wisłę do wspólnego grania, ale teraz tak. Nie ma go. Więc no musimy chyba razem to wszystko poodkrywać. Tutaj mamy jakiś drugi samochód. Wiesz co? Na pewno będzie trzeba jakąś strategię tutaj obmyśleć. Widzę tutaj targ, tak? Tam jest Ford F-150. Ta półciężarówka. Ty, jaki ten samochód ma bucior. On przyspiesza fajnie. Ten pick-up taki. Nie pick-up, jak ktoś mówi. Pick-up? Nie, pick-up to jest z odkrytą pachą, a ten jest ten. Pal gumę. No, palimy tutaj. Mamy napęd na 4 koła, tylko wyłączony teraz, żebyśmy mniej paliwa palili. Nie, dobra, ja muszę faktycznie zmienić na osobówkę. No. Bo mam komunikat z tej ciężarówki, z tego bizona. Tak? Że pojazd nie nadaje się do jazdy terenowej. What? No. Jak co? Tu się wszystko nadaje do jazdy terenowej. Skoro tak mówisz. To jak ten bizon wygląda? Co to za samochód? To jest terenówka, znaczy to jest taki ciężarowy, typowy amerykański truck taki, ciągnik siodłowy. No to może rzeczywiście się nie oddać, ale pierwszy raz coś takiego słyszę, w tej grze zwłaszcza, na drag gnoja. Okej, okay. Nie, bo tutaj mi widzowie piszą, czytam czat, więc co chwilę będę taki oderwany od naszej rozmowy. Mam nadzieję, że ci to nie będzie przeszkadzać. Nie, żadnym pytaniem. Ja zawsze tutaj z widzami dużo rozmawiam. Zaraz, bo tutaj mieliśmy... O, właśnie, o to mi chodziło. Czy giera jest płatna? Tak, trzeba za nią zapłacić. Teraz, na ile kosztuje Pączek, bo ty ostatnio kupowałeś? Szczerze, ja ją kupowałem jeszcze... Jak była w promocji, ona była w promocji, kiedyś na poprzednim streamie wspominałem. No. Dla posiadaczy pierwszych Speed Tiresów była promocja, bo o połowę 60% taniej była zajście do kupienia. Aha. I skorzystałem po prostu z jego. I chyba 40 parę, czy 50 kilka złotych za nią zapłaciłem wtedy. No, także widzicie, nie jest tak super drogo, nie? Tylko właśnie z tą zniżką jest atrakcyjnie, bez zniżki jest trochę drożej. No około 100 zł strzeli. No to już jest trochę dużo jak za tę grę. Ona nie jest aż taka, wiecie, super zaawansowana. Daje dużo frajdy, ale no nie ma tutaj jakiejś tam większej fabuły, wiesz. No dokładnie, trzeba śmigać po terenie i... I tyle, i koniec tematu. Ja sobie zrobię mapę. Czy włączamy? Nie, no na razie nie trzeba dyfru włączyć. Zobacz, jak ten samochód śmiga tutaj po tych wertepach. Po co tam włączać jakiś dyferencjał, blokadę, daj spokój. Zobaczymy co ten samochód zrobi. O kurde, uszkodzenie. A, tu jest jakaś wyspa. No dobra, spróbujemy tam wbić. Ej, super się nim jeździ, kurczę. Jak na razie.
Cześć, cześć, witam wszystkich, co dopiero wpadli. A przejedziemy tu? Wydaje się głęboko. Łączek, ty się tam zabieraj do roboty, bo tutaj widzę, już, że... Już, zaraz będzie trzeba mnie chyba ratować. Nie żartuj sobie. No. Spokojnie, uratujemy, damy. Dobra, wyjeżdżam stąd, bo tu jest chyba za głęboko. Nie przedostanę się tym. No, może być problem, bo widzę już po mapce, że jest... Tam jest... Jest ciężko. O, jest ciężko tutaj. Czy kupując Mudrunnera można grać zwykłe Spin Tires? Mudrunner to jest takie zwykłe Spin Tires. To jest po prostu gra, ta sama gra, tylko że ulepszona. To jest takie ulepszone Spin Tires. Też chyba są do niej modyfikacje i tak dalej, nie? Więc... Moim zdaniem jest bardzo fajna. Ouu. Dobra. Kurczę, ale żebym się wyrąbał. Ej, super jest tym samochodem, naprawdę. Tajga jak w Rosji. No, my tutaj szukamy rosyjskiej autostrady. Najtrudniejsza rzecz do znalezienia w Rosji. Próbuję tutaj okrążyć trochę to głębokie miejsce. Okej. Chyba tu będzie płytko, tu będzie płycizna. Musimy A, tutaj jest nawet jakaś... A, zobaczcie, znaleźliśmy autostradę rosyjską. Nie, tutaj jest taka droga. Ty, patrz, kłoda mnie zabrał. Idę taka mała gałązka. To jest właśnie śmieszne w tej grze, że takie małe gałązki potrafią cię kiedyś... Niekiedy... Zablokować. Dokładnie. Ach, takie drobne, zobacz. Ręką byś to wziął i przetargał na bok, ale no, w tej grze niestety cię to blokuje. Dobra, powoli, powoli. Dojedziemy na czas. Pyk, dobra, wyłączałem blokadę. O, ale się topisz. Gdzie tam się topię? Zobacz tutaj. Ale on się zakopuje tutaj. Ja idę, na pewnym gazie. Ja idę pod górę. Dobra, powoli, powoli. Ja tak teraz próbowałem na pełnym gazie i to naprawdę nie jest dobre rozwiązanie w tej grze. Musimy bardzo powoli tutaj w tym błocie. Okej. Jak za głęboko dyfer i do przodu. Nie, to tak nie jest. To tak nie jest lekko. Co to za mapka? To jest jakaś mapka z DLC. Odpaliliśmy sobie. Trzeba bardzo delikatnie z tymi obrotami tutaj. American Wilds to się dokładnie nazywa. No. I to jest jakaś mapka, której nie robiliśmy. Na drift, no ja. Dzięki za donate, Milek. Do S1 go. Nie, tutaj nie ma tuningu, ludzie. Ja wiem, że wy wiecie, że tu nie ma, no ale kurde. Niestety to nie Forza. No. Czy mam kierownicę? No właśnie nie mam kierownicy, ale tak cały czas mnie namawiacie. I tak myślę już coraz poważniej nad zrobieniem tego super stanowiska do gry wyścigowe z kierownicą i ze wszystkim. Dobra. Myślicie, że tu przejadę? No sprawdźmy, kurde. Może się uda, nie wiem. Dobra, na razie jest dobrze. Najgorsze są te gałęzie, które leżą. Jest czysto. O, jakąś autostradę też okay. Odkryłem. Lepiej się wycofać stąd. Czekaj, może ja pod ciebie gdzieś tam podbiję. Nie, nie, ty tam rób, odkrywaj ten. Dobra. Odkrywaj tereny. Kiera jak ma Largo? Nie, no kurde, na taką mi nie będzie stać. Czy używam klawiaturę G13? Nie. Czekaj, chodzi ci o tą małą. Właśnie nie, małej używam. Właściwie nic, ona jest tylko podłączona teraz. Myślałem, że będę miał ją do streamów, ale dzięki, że mi przypomniałeś, muszę ją odłączyć i sprzedać. Nie używam jej do niczego. No i chyba lipa. Właśnie, Pączek, tu powinien być jakiś prom, nie? Takie kurde rzeki. Cyk. Wjeżdżamy. Także naprawdę trzeba tutaj bardzo powoli z tymi obrotami. Da się zakopać? No kurde, oczywiście, że się da zakopać. Ja robię wszystko, żeby tego nie zrobić. Patrzcie, ja bardzo mało gazu dodaję, ale zobaczcie, co się stanie, jak będę na pełnym gazie. No, w sumie całkiem nieźle. Pojechał. Akurat tu jest dosyć twardo. Ale gdybym to zrobił w tej wodzie, no to by było krucho.
No dobra, to tu mamy odkryte. Tu mamy coś do przeszukania. Okay. A, dobra, tam nie musimy w ogóle jechać, tylko będę odkrywał te tereny. Już wiem, co tam jest. Tam będą kłody leżeć później. Nieważne. Daj mu negatyw. Spokojnie, spokojnie. Gaz. Kurde, Podlasie. No właśnie, my na Podlasie pojechaliśmy. Czemu ja nie napisałem w tytule tego streama, że jesteśmy na Podlasiu? O co chodzi? O. I zakopiemy się. Chcieliście, żebym się zakopał. Teraz mamy taki motyw. Na pełnym gazie. Tak się tu nie jeździ, bo to nie ma sensu. No. Dużo szybciej bym wyjechał stąd, gdybym na wolnych obrotach sobie cisnął, ale co tam? Poszedł, kurde, jak otwarty. Znalazłem jakieś dziwne baniaki. No. Niebieskie, ale na paliwo, ale takie. Ale nie mam tu oznaczenia stacji paliwowej. Dobra. Co to jest? Gdzie ja dotarłem? Faktycznie Podlasie. No, kurde, tutaj nie ma. O, gra mi się. O, dobra, już jest git. Dobra, jedziemy. Fajny sobie samochód, 1 litr na minutę pali tylko. O, czekaj, odblokowuję ci nową furę. Ford LTL 9000. Także proszę bardzo, możesz sobie go odpalić. Przyszło komunikat, że ja 150 mam odblokowany, ale... Aha. A, no to ty 150 masz, ja mam tego tego co teraz odblokowałem. No dokładnie. To jest koniec mapy. Za grosze na... Grosze na kierownicę. No, ta kierownica, co ma Enargo, ona kosztuje chyba... Nie wiem, ile ona kosztuje, ale jest bardzo droga. Chyba z... Nie wiem, kurde, bo to cały zestaw jest, się oddzielnie kupuje, kierownicę oddzielnie, ten cały mechanizm. Jest tam trochę tego kupowania, no. Dobra, pojedziemy sobie tutaj zobaczyć, gdzie nam odkryje teren. Czy będzie jeszcze modelarstwo? Nie, nie będzie już modelarstwa na kanale. O kurde, ale poszedł. Moja mama zrobiła gofry, wbijajcie do mnie na chatę. No i to się nazywa prawdziwy widz ludzka, który ma jedzonko dobre na tym, na streama. Ej, to tyle się zakupuje na asfalcie, no. Co jest? Jesteśmy w Rosji, naprawdę. Okej, tu musimy sobie skręcić. Jak się nazywa taki Enargo? On ma chyba Fanateka. Taki gruby zestaw, naprawdę. Możesz ty morlej, spączek, ja się tu na asfalcie zakupuję, serio. Nie, jadę nie po asfalcie i błoto leci spod kół, co jest? Nie ma problemu, ja jadę płynnie. AWD, cyk, poszedł. Ja na AWD jeżdżę cały czas. Wiem, a ja sobie tutaj na tył włączam, tak dla zabawy, wiesz. Mi zostało trochę sporcy, lubię tu podriftować. Cyk. Dobra, zobaczmy. Okej, musimy tu gdzieś skręcić. Dobra, zobaczmy. O, jest jakaś ten wieżyczka. Okej. No jest ten, dobrze. No i co my tu mamy? Okej, dobra. Musimy tu wycofać. Pączek odkrywa tereny. My wycofamy i jedziemy co. Cofamy. No to dość stromo było, ale ziomek się jakoś wydostał. U kurde. Cyk. Poszedł, kurde. Dobra, teraz musimy jechać sobie tutaj na wprost, git.
Ale rzuca nim fajnie. Ouu. Dobra, spoko Szczepan. Kurde, jaki ten asfalt jest błotnisty. Widzieliście taki asfalt kiedyś? Ja mam naleśniki z serem, zajebiście. Dawaj Passata, nie jakaś licha terenówka. No nie Fączek, powinniśmy tu Passatami jeździć. O tak, Passaty by się tu idealnie spisały. Oczywiście, że tak. Passat najlepszy do wszystkiego, i w teren, na asfalt. Na grzyby, na ten, na ryby. O, na dziewuchy, na wszystko. Na drift, na drag. Czy ktoś nie wymyślił jeszcze gry Passat Racing? No. Nie, no myślę, że jest, tylko oni nie słyszeliśmy nawet. Passat Racing. A. Maserati 300S? Bo ma ukryty samochód, Maserati 300S? A to jest drogie chyba, dzięki za donate. Ukryty samochód ma? Muszę to sprawdzić, no dobra, zobaczymy. O kurde, tu muszę gdzieś odbić. O kurde, gdzieś za daleko chyba pojechałem. Okej. Okay. Tu trzeba gdzieś odbić w prawo. Teraz to sprawdzimy. Co to tu odblokowałem? O, o, o! Mamy od ten. Cofamy. No, zobaczę jeszcze Szczepan. Myślę, że tak. Na pewno dam info tutaj na tym. Na YouTubie. Chociaż dzisiaj troszeczkę za późno dałem. Jak na moje standardy. No, ale miałem dużo do roboty dzisiaj, więc... Dobra, zobaczmy. Czy chciałbym mieć Passata zamiast Volvo? Nie. Nie, bo ja nie lubię mieć tego samego, co mają wszyscy, wiesz? Albo co ma większość. Gdzie jedziesz tym kapciem? Jedziemy gdzieś tutaj, wiesz co? Próbuję znaleźć punkty do odkrycia terenu. Ja próbuję znaleźć jeden i mi to nie wychodzi. A gdzie ty jesteś? Aha, musisz jechać w jego środek, wiesz? Gdzieś tam odbić właśnie, w środek. Właśnie patrzę, szukam, ustaliłem sobie trasę. Ale... Jejku, tu wszędzie jest tak pod górę, że tu się nie da wjechać. Próbuj, próbuj. Dobra, teraz tak, w prawo. O ty mole, co to? O, widzę już punkt. Oj, chyba wyciągarka pójdzie w ruch. O, tu jest. Co, ja nie mam wyciągarki? Jak to nie mam? Spróbujmy. Teraz tak. O, szedł tam. Kurde. Cyk. Idziemy jak burza, nie? Z tym odkrywaniem. To idzie, to idzie. Przez las cisnąć? Dobra, to z powrotem na drogę będziemy przez las. Z góry będzie to pójdzie, kurczę. Dobra. Co mamy? Stacja benzynowa, warsztat. Ty, to już chyba ostatnia strefa, którą trzeba było odkryć. Dobrze, to ja tylko podjadę na warsztat. Punkty warsztatowe będzie trzeba pączek podkrywać, znaczy dostarczyć do warsztatu, więc... No, do tego musimy mieć już cięższy sprzęt. Dobra. Jedziemy w takim razie do warsztatu. O kurde. Ej, czemu? Ja nie mogę w prostej linii jechać tym autem. No, trudno się.
trzymać tym samochodem na prostej. Dobra, się rozbiłem dość mocno, jakie wgniecenie w ogóle. No, nieźle. Ale powera to ma. Dobra, zobaczmy, zatankuj. I dobrze jest. Teraz tylko się światełka odpalało. Reflektory działają cały czas. O, siema Frost TV. Subnautica Below Zero wychodzi od grasz w jakąś... jakieś Podlasie. Forza Podlasie. Okej. Teraz musimy te punkty warsztatowe dostarczyć. Chevrolet Bizon. Mogę go wziąć? Zobaczmy. To jest mój ziomek. A, no ten to będzie dobry. Zobaczymy. Subnautikę trzeba zagrać, mówicie? Ja już kupuję Subnautikę. No, fajnie się prezentuje tam ta giera. Sterna paliwowa. Furgonowa. Jak to było? Który warsztatowy? A, bo ty na padzie grasz, zapominam. Na drewno, pięknie. Siodło. Nośnik z wózkiem? Czy tu można... Długa przyczepa na drewno. Ale super. Tu możemy długie kłody tym transportować. Uhuhu. Tylko coś mi się wydaje, że te koła nie dadzą rady na bocie. No będzie ciężko. Też mówię, że on jest to trudny właśnie. No, samochód coś... w teren i może sobie nie poradzić. Zakopiesz się i... Co to będzie. Punkty warsztatu. Musimy znaleźć te punkty warsztatowe. Jest nieco. Punkty warsztatu 4. Dobra, zobaczymy. No nic, musimy dać siodło. I tą naczepę i asfaltem pojechać do warsztatu odblokować. Okej, dobra. Wysok, jesteś prosem we wszystko. Co? Jedziemy tam. Dobra. Musimy dojechać do warsztatu, tylko nie wiem którego. Pączek tutaj odblokowuje strefę, tam chyba warsztatu nie będzie. Co tu mamy? Aha, to jest do transportu drzewa, okej. Okay. I ten właśnie port... Właśnie miałem kościółka. Myślę sobie, znów będzie nic do oglądania. Patrzę, Lejwik, ludzka, dobrze wie. Siemanko, Drozda, witam cię bardzo, bardzo mi miło. Baw się dobrze. Wyluzuj się po treningu, tak? Dobra, tu mamy co mamy tutaj? Punkty warsztatowe chyba na tym. O, siekano! Ale no. Maszyna! Co ty tam? Lucek, jaki... A ten! Ten jest do załadunku drzewa. Ja dziękuję, ale tylko... nie, ale mafaker. Pokaż. Ja. No, to jest dobra rzecz. Będziemy też nim grać. Jak chcesz, możesz się dzisiaj pobawić w załadunkowego. Zobaczymy. O, jedziemy dostarczyć te punkty warsztatowe. To chyba do warsztatowych jest, mam nadzieję. Dobra, ja dostarczam do punkty warsztatowe do warsztatu. W sumie nie wiem po co, ale co tam, trzeba wszystko zrobić, nie? Także jadę ciężarówką, która ma cały czas zablokowany dyferencjał. Ciekawe. O co chodzi w tej grze? No trzeba przejść mapkę. Na tej mapce trzeba dostarczyć drzewo do punktów tartakowych. Do tartaku po prostu. I trzeba odblokować warsztat. No i wszystkie fajne samochody. Ale najważniejsze jest to, żeby pokonywać trudne tereny. Goniłem cię, ale mi cię. Co? Goniłem cię tym, ale to Fordem F-150, ale zwiałeś. Tak? Gdzie ty jesteś? A faktycznie. Tylko musimy znaleźć jakąś ciężarówkę, która będzie dobra na tereny.
A ty już odblokowałeś, jeszcze nie odblokowałeś tego terenu. Ja myślę, że tam będzie... Nie, bo się wywróciłem. Mówię, koziołka miałem. Tu mamy jakąś... Mamy tu jakąś furę. Western Star 6900 XD. Musimy go odblokować. To chyba będzie gruba maszyna do transportu. Ale nie na teren. To jest typowy ciągnik amerykański. O kurde, no to nie, no to musimy w takim razie tymi, co nie nadają się na teren, jakoś przetransportować te drzewa. Będziemy musieli to zrobić tak, że to... że będziemy musieli te kłody drewna wyciągać na asfalt i na asfalcie robić załadunek w takim razie. Innego wyjścia nie widzę z tej sytuacji. Pączek za dużo chwali pojazd, za bardzo chwali pojazd. Szczepan napisał. Słyszysz, nie możesz chwalić tak bardzo. Co ty sobie tak chwalisz? Szalałeś? Dobrze, to już będę krytykował. No teraz musisz krytykować. Dobra, zobaczmy. Tak, tutaj mamy paliwko do uzupełnienia. Ile mam tego paliwa? Puba, kubra. A dobra, zatankujemy, co tam. Jak za darmo dają, to czemu nie? Teraz mapkę zmienimy. Cyk. A dobra, zatankowane automatycznie. Jedziemy dalej. Jakieś uszkodzenie. Próbuję zdobyć 4 punkty warsztatowe. Nie można. Chcę zamontować nadwozie furgonowe i wziąć przyczepę furgonową. Nie idzie. Co nie idzie? Jak jedno jest dostępne, to drugie jest zablokowane. Co ty opowiadasz? Ja właśnie dostarczyłem. Bo musisz sobie siodło zainstalować, wiesz? Mhm. No taka opcja jest. Na naczepę tak, ale nie na przyczepę. No to do przyczepy to musisz odinstalować siodło. No mam odinstalowane. A, to ja nie wiem co tam. A kurde, dobra. No ja jestem ciekawy tej ciężarówki. Cześć, co ty jadę? Bierzesz na dwozie? Ja biorę ten, przyczepę taką, no taką jak ty wziąłeś. Jedziemy z tym na warsztat i będzie odblokowany. No to jedziemy. Jedziemy, tylko czekaj, bo ja nie wiem gdzie. Znaczy, którędy dokładnie. Bo tu same asfalty są, damy radę. Tylko, że asfaltami to wiesz, dookoła mapy się praktycznie jedzie. Trudno. Tu jakiś most. Jedź za mną, trzymaj się mnie. Jedziemy w konwoju ciężarówkowym. Widzisz, taką naparstkę ETS-a masz. Do przodu i w lewo. Gdzie ty pojechałeś? Czekaj, bo muszę... Kamera mi lata. Aha, spoko. No tutaj z tą kamerą to ciężko jest na początku, nie? Się ogarnąć. Wiem. Kiedy zrobię korwetę na drift? Właśnie, byśmy zrobili. Próbowałem jedną zrobić, ale mi nie wyszła. W Fordzie. Zrobimy, spokojnie. Dawaj, pączek bez rączek. Jedzie, mistrzu. Dobra, dostarczymy to i Fajrant. Musimy jakoś dookoła mapy przejechać. Myślę, że się uda. Ja na automacie cisnę, bo tu wiesz. Tylko uważaj, bo tu wiesz, wąsko jest. Jest wąsko. O kurde, ty. Co to za droga dojazdowa? Musimy jakoś przejechać. No. No właśnie. A tu widzę, że już błoto się pojawiło. Robi się, bo wszystko robi, no. Dobra, powoli, kurde. Żeby się nie zakopać. Jak się zakopiemy, to... koniec. Powoli tam, bo to naprawdę się zaczyna błotko, wiesz? Gdzieś ty pojechał teraz? A gdzie ty jeszcze? No do przodu. Tutaj w prawo nawet nie skręcaj. Co ty? To mnie tą ciężarówką. To jak się tam zakopiesz, to ino roz. Dobra. Nie jestem praktycznie za tobą. No i fajnie. Ja powoli tutaj jadę. Nie wiem jak ty, ale ja nie chcę się zakopać. Też nie. Jest naprawdę powolutku. Spokojnie, bo on ma blokadę dyferencjału, wiesz?
Czy uważam, że Spin Tires jest dalej grywalne? No myślę, że tak, nie grałem, wiesz. Ale fajnie się grało w Spin Tires, Rawku. Z tą pierwszą część, pamiętam, że tam różne modyfikacje instalowałem, to chyba też są do tego. Tylko, że w Mudrunnera się lepiej gra, bo jest obsługa pada lepiej zrobiona. No ciekawiej jest, wiesz. Jest kawałek drogi normalnej, dobrze można być. Tak, już wyjechałem na ten. Nawet jest ograniczenie do 55 mil, wow. Co, na tej, to ty jedziesz? Tak, teraz mijałem znak. Tu idzie tyle jechać tutaj? Nie, co ty? Dobra, czekam na ciebie na autostradzie. Jestem w jakiejś wiosce. Zobaczymy, jak tutaj trzeba jechać. Ty, to jest... A, bo tu rzeczywiście jakaś wioska jest. Okej, okay, dobra. Wiesz co, ja tutaj tak. Odczepię sobie naczepę. Ty odbiłeś w lewo, tak? Nie, gdzie ja odbiłem w lewo? Bo ja nie. Cały czas prosto jedziemy. Wiesz co, daj mi chwilę, ja się tu odczepię. Dobra. No i ten. I odkryję ten pojazd, który jest tutaj schowany w tej wiosce. Mam nadzieję, że uda się dojechać do niego. Kurde, zobaczymy. Też widzę tą wioskę. Przynajmniej jakiś światło. I moja naczepa tam powinna być. Jeszcze jej nie widzę. A, ty skręciłeś tu w lewo. Tak. Do tej autostrady, dobra. Co ty, ten Western Star to jest, kurczę, zarypiasty do transportu drzewa. On jest urodzony do tego. Super. On jest dobry kozak, ja go bierę na ten, na transport drzewa. Będzie fajny. Mijam twoją naczepę właśnie. Dobra, ja już tam wracam. Czekam na ciebie. A tobie chodziło o ten ciągnik siodłowy, którym teraz jeździmy, tak? Ach tak. To on się inaczej nazywa, to jest Bizon właśnie. Chevrolet Bizon. Mhm. No, a ja tego tutaj odblokowałem, jakiegoś ziomeczka. No, jest fajny. Dobra, ustąp pierwszeństwa po hamulcach. Lewo. O, widzę już, dojeżdżasz do mnie. No jasne. Cyk. Dobra. Jeszcze tu cofam. Zabieram naczepę. O kurde, bo cię tutaj potrącę zaraz. Tu widzę. Sobie, no, co to za mapa? Co to za mapa jest? Właśnie też nie zwróciłem. Ja nawet nie wiem, co to za mapa. Po prostu tak odpaliłem. Siema Folski, że fajnie wypadłeś. Czekaj, dobra. Pyk. Kedakuel to jest na pewno mapa z DLC American. Tyle wiem, ale która to nie wiem. Druga chyba to jest. Tak w kolejności, jak tam padł wyboru. Dawaj, jedziemy. A ty naczepę wziąłeś, a ja wziąłem przyczepę. Tak? Damy radę odblokować. Bo tam już dostarczyłem dwa punkty, a łącznie są cztery. Łącznie są cztery do dostarczenia, więc wystarczy na pewno. O ile ja tu paliwa mam. No chyba wystarczy. Jedziemy cały czas drogą, to w pewnym momencie będzie przejazd przez most. Jest to z jakiegoś horroru amerykańskiego. No zwłaszcza w nocy, nie? Jak teraz jedziemy. To tak. Siema, siema, witam, co się witają wszyscy. Kamera jak z Resident Evil 2. Właśnie chciałbym pograć w tę gierę. Fajnie wygląda, naprawdę, ja strasznie lubię klimat zombie. Aha, bo ty na automacie śmigasz. Tak, na automacie. Cały czas na manualu, wiesz? Ja jedę na automacie, dlatego że tutaj na asfalcie nie ma sensu korzystać z manuala. Niech sobie jedzie ciężarówka przez tą tajgę. Poczekam na ciebie przy moście. Ja też już manual wrzuciłem, automat wrzuciłem i
zacznę trochę szybciej. Okej. Aha, dobra, ty jesteś tutaj. Zaraz będziemy przy warsztacie. Tam są tartaki, jest Ford F... O właśnie, zobaczmy. A to ten. To jest drugi taki sam? Nie, ten jest chyba trochę inny. Nie? A, ten ma opony chyba szesowa. Cholera wie. A ten drugi, jaki on się jakoś nazywa? A, to duże Chevrolet, te? A nie, dobra, ten jest inny. Ten jest bardziej taki rosyjski, okej. Okay. Jak tam pączek ci idzie? Już się zbliżasz, okej, okay, dobra. Jeszcze jedną rzecz będzie trzeba tu odkryć, właśnie ten teren tutaj, gdzie ty jedziesz, do którego jedziesz. Czy pamiętasz Spintail z Bohunem? No jasne, że tak. O, to były świetne odcinki. No, jeden z najpopularniejszych na moim kanale, w ogóle. Patrzcie, jak tutaj kabina się nawet wykręca przy skręcaniu, jest super to wygląda. Dobra, gazuję. O kurde, światła. O, shit! Już myślałem, że się wrąbię w drzewa. Okej. Okay. Gram z pączkiem teraz. A nawet się pokazuje. Pączek jest z czata u nas tutaj. Na streamach często jest pączek. Dobra, zobaczmy. Więc tak, tu mamy tartak. Okej, okay, musimy jechać prosto. Jakie ciśnienie? Gdzieś ty się stracił. Teraz cię słyszę, słyszałem ten, ale... Prosto, prosto cały czas. Cały czas, no, dobra. Główną drogą. Tutaj fajnie się jeździ. Dobra, punkty warsztatowe. Gotowe. Mamy tutaj mnóstwo tych ciężarówek, nie? Okej. Okay. Jest tak, rozładuj. Jeszcze tylko warsztatowe punkty pączka, już będziemy mieli wszystko, co trzeba. Widzę stację benzynową. Jest warsztat. No. I tutaj w to pole, wiecie, zaparkuję ciężarówkę. Będziemy sobie ją później brali w razie czego. Okej, okay. Forda. I tak. Czekaj, gdzie tu się rozładowywało? Musisz wyjść z kamery wewnętrznej i tam ci się pojawi taki komunikat. Jestem na zewnętrznej kamerze, tylko czy on musi być... O, jest. No, no, no. I nie wiem, na czerwono mi się świeci. Jest, punkty warsztatu rozładuj. No i pięknie, mamy gotowe. Okej. Okay. Skręcimy jeszcze fajnie kołami. Ten ma jakieś lepsze te opony, może by dał radę na offroadzie. Nie, taki ziomeczek, okej. Okay. Dobra, wiesz co, ja tak, ja biorę sobie teraz nowy samochód, biorę tego Forda F-150 i jadę odkryć ten teren do końca, a ty możesz wziąć Western Stara, jak go masz odblokowanego, i jechać w okolice Quad, tam gdzie trzeba załadować. Tam mamy krótkie kłody do załadunku i dwie długie. O, można te długie zabrać. Dobra, a ja jadę odkryć ten teren, nie? Nie mam nic tutaj na warsztacie, żadnych samochodów. Ale powinieneś mieć odblokowany, jak mapkę sobie odpalisz. Ty, ile mamy tych tartaków w ogóle tutaj? Warsztat, okej. Okay. A, to inaczej możesz zrobić, wiesz jak można zrobić? Możesz wziąć ten samochód, co ci się podobał, ten taki załadunkowy. Mm-hmm. Jego nim przejechać tam, gdzie mamy krótkie kłody i długie kłody. Bo trzeba będzie tam załadować, nie? A on jest po drugiej stronie rzeki. Średnie kłody widzę. No. A, bo ty masz gdzieś indziej te kłody chyba. Ja mam... czy też nie wiem. Niedaleko naszego poprzedniego warsztatu chyba, wiesz? Aha, no to jeśli tak...
To wiesz co, to weź tego załadunkowego i podjedź tam pod te kłody, a ja zaraz podjadę do ciebie samochodem z załadunkiem do kłód, okej? Okay? W sensie z naczepą, przyczepą, czy tam czymkolwiek załadunku. Chodzi o to, że będziesz ładował dzisiaj. Ooo! Tak, no co myślałeś, że to kolejny stream, że ty będziesz sobie, o, tak, trzeba wyzwanie podjąć, no. Patrzu. No, myślałem, że tu wpadł na streama i to będzie takie, fajnie sobie gram, wszystko za mnie robią. Nie. To będzie gruba robota dzisiaj. Wytyczamy trasę na kłody. Jakiś achievement odblokowałem, kurde. Przeszukaj średnie kłody. 113 metrów. Dobra, musimy odblokować tutaj teren. Nie wiem, czy ten Ford da sobie radę, ale... Może nie będzie tak źle, zobaczymy. Tutaj jest jakiś zjazd. Jakie tu są bagne! No, to musisz uważać. O kurde. Co to? Aha. Okej, dobra. Taka sprawa. Musimy przez las przejechać. Ja się nie dziwię, że tutaj miałeś problem. Bo tu jakaś gruba akcja jest. Siema, łyba. Jak się czujesz, Lucek? A dziękuję. Bardzo dobrze. Może trio z Bohunem zrobicie? Trzeba będzie do niego napisać, zobaczyć, czy ma czas w ogóle. No, trochę zajęty jest. Uważam to za świetny pomysł. Okej. Siema, Nexon. Lecimy pod górę. Patrzcie, patrzcie. Ruskie auto najlepsze. Cyk. No i mamy teren ostatnio odblokowany. Ja myślę, że tego Forda możemy tu zostawić, bo on nam nie jest jakoś specjalnie potrzebny. Będzie sobie to oglądał widoki. Bo to jest chyba najwyższa góra. Nieźle. No dobrze. Więc tak, co tu Pączek robi? Pączek się ustawia tym ziomeczkiem. O kurde. Współczuję ci. Nim jest dosyć trudno, ale załadunek nim, jak już uda ci się załadować kłody, to... A masz jakieś tam długie kłody może? Do załadunku? Tak, nie, zaraz zobaczę. Nie, tam akurat mam pod czymś tylko średnie. O, to będziemy musieli kombinować z innym pojazdem. Ja sobie tego odpalę, zobaczę, czy on na chodzie jest. Jest okej. Okay. Średnie. O właśnie, mam tu pojazd na długie kłody, ale jego po prostu przeparkuję, żebym miał bliżej do ciebie później. A będziemy ładować też długie. Także będziesz załadunkowym, a jak będziesz chciał, to będziesz też transportował. Zobaczymy, jak ci będzie szedł załadunek. Pączek, wuj Bohun i Grzecho w jednym lobby? O człowieku, co by się tutaj działo?